Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj rozmowa będzie dotyczyła Marii Konopnickiej, a mamy ku temu niezwykłą okazję, ponieważ naszymi i Państwa, i moimi gośćmi jest Paweł Bukowski, dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu koło Krosna. Od 25 lat bada życie i twórczość Marii Konopnickiej oraz. Siedzący po prawej mojej, Tomasz Antoni Żak, artysta teatru, pisarz, publicysta, dyrektor i reżyser oraz scenarzysta teatru, nie teraz. Człowiek zarządu sekcji reżyserów Związków Artystów Scen Polskich. Także proszę Państwa, wykorzystamy wiedzę dwóch znamienitych gości jedynie. Właściwie mogących wypowiadać się na temat życia i twórczości Marii Konopnickiej. Korzystając z Państwa, z Panów obecności, spróbujmy zdementować wszystkie kłamstwa, jakie pojawiają się w przestrzeni publicznej, a szczególnie w internecie. Ja podeprę się tylko tym podstawowym źródłem, do którego wszyscy mamy dostęp, Wikip jakim jest Wikipedia, no, która już na samym początku mówi, czy możemy wyczytać, że Maria Konopnicka miała problem nawet z podaniem daty urodzenia z podaniem daty urodzenia. Podobno się odmładzała. Panie dyrektorze. Czy mamy jakiekolwiek źródła na ten temat? No, trzeba mieć świadomość, że biografia Konopnickiej jeszcze, jak debiutowała, nie była ona wtedy tak popularna. Dopiero jak Henryk Sienkiewicz ją docenił i ugruntował w tej twórczości, zaczęła wydawać, publikować, to mogły się takie błędy w datach zdarzać, bo wydawcy nie znali jej twórczości i na pewno były drukowane błędnie. I stąd być może jest taka nainterpretacja, że ona się odmładzała. Myślę, że była powszechnie znaną, szanowaną, zwłaszcza u Szczytu Sławy i tu żadna tajemnica, w którym roku ona była urodzona. I także jak każda kobieta i współcześnie lubiła dbać o swój wizerunek i... I ona też na pewno, na pewno by każdy z nas chciał się też odmłodzić i, i kupić sobie 10 lat, ale to jest niemożliwe. Myślę, że tu błędy, to jest troszkę taka nadinterpretacja. Nie ma takiego stuprocentowego, nie można dotrzeć do takich źródeł, żeby to było potwierdzenie, że ona się na siłę odmładzała. Jest to raczej błędy, błędy wydawców. Powtarzając za Wikipedią i nie tylko, bo tutaj dooglądałem do, do, do się, do, do, doczytałem się na podstawie filmu, który krąży w, inter, w internecie, Matka, której nie chciałbyś mieć, gdzie po obejrzeniu to włos się jeży na głowie, według reżysera, według reżysera, Maria Konopnicka dzieli dzieci na te, które chciane i niechciane z których jest zadowolona i nie jest zadowolona. A wszystko to w dziesięcioletnim związku z Jarosławem, w, Bronow w Bronowie. Panie dyrektorze, czy mam jakieś źródła no, dotyczące takiego podziału? No, myślę, że to jest nadinterpretacja przez współcześnie piszących, którzy chcą jak coś odkryć Amerykę ale taki podział to jest troszkę na no, bo w sumie sześcioro dzieci już wychowywała, bo dwoje jak wiemy zmarło i trzech synów, trzy córki i ze wszystkimi utrzymywała kontakt, wszystkim, wszystkim dzieciom chciała zapewnić jakby wykształcenie i stąd wyprowadziła się m.in. do Warszawy, żeby im zapewnić wykształcenie. Ale, Ale to... ja przepraszam, że wejdę w słowo, bo to miało być kolejne pytanie nawet nie, nie tyle pytanie, ile cytat za Wikipedią i różnymi publikacjami, że ucieka z bronowa, biorąc dzieci, ta, która sobie nie radzi z dziećmi, prawda? Bierze te dzieci na swoje wychowanie i ucieka, i tam się dopatruje też w różnych publikacjach z guwernantem, bo się zakochuje jest cały czas taka łatka przypięta Marii Konopnickiej, że jest bardzo kochliwa, ulega namiętnościom. Czy my mamy jakiekolwiek źródła na ten temat o romansach Marii Konopnickiej? Nie, nie ma takich żadnych źródeł i na pewno się nie znajdzie, bo to jest nieprawda, bo przede wszystkim do Warszawy wyjechała z ojcem. Z ojcem, który później zmarł, musiała wrócić na jakiś czas do męża. Oczywiście za przyzwoleniem, bo trzeba mieć świadomość, że w czasach zaborów nie wolno było kobiecie bez zgody męża opuścić teren zaboru pruskiego, na przykład, czy rosyjskiego. I, I na pewno było to wszystko uzgodnione z mężem i chciała po prostu zapewnić im wykształcenie. Nie, nie ma takich źródeł, żeby z guwernantem. Absolutnie to są wierutne wzdury. Nie podpisuję się pod tym, bo to są wymyślone A rzeczy. A czy inne romanse? Słyszeliśmy o innych romansach? To są naciągane rzeczy, bo że ktoś się w niej zakochał, popełnił samobójstwo, to to nie jest romans, bo w sumie ileś tam. Bo są takie przypadki, że zachował się Gumplowicz, taki, ale ona po prostu miała inne zadanie. To, jest, to nie można zarzucać, że była piękną kobietą, że ktoś się w niej zakochał, ale romansów raczej nie była, bo z mężem do końca życia była w związku, bo. W, I w kontakcie. I w kontakcie prosiła w listach. Wystarczy korespondencję prześledzić. Zawsze zwracała się o przedłużenie paszportu, nawet wysyłała mężowi pieniążki do, na, na życie, zarobionych przekładów. Tak więc to są takie no, wymyślone rzeczy: szukanie, takie na siłę interpretacje nowej historii, pisanie, które, która nijak się ma z prawdą bo mąż był też patriotą, pomagał powstańcom, z musieli między innymi uciekać do, do Berlina w pewnym okresie, byli na nacenzurowani, o tym się nie, nie mówi w ogóle w źródłach I, i dzięki temu poroniła dwójkę dzieci, dwóch synów. Ostatnio wiemy właśnie, że to dwóch bliźniaków było. Tak więc dzieci... Dzieci jak najbardziej była raczej wzorową, można by powiedzieć matką, bo miała dużą cierpliwe, niełatwo, niełatwe życie. Bo w tych czasach zarabiać, utrzymać gromadkę dzieci, wykształcić, a trzeba przyznać, że wykształciła dzieci. To, że jeżeli pan pozwoli, ja bym tutaj wszedł w słowo, bo tak siedzę i słucham, ale poprzedziłbym to, jeżeli mogę. Takim uzasadnieniem mojej tu obecności, no bo moje działania artystyczne czy publicystyczne być może nie do końca mogą do słuchających nas przemówić jako uzasadnienie, dlaczego ja o Konopnickiej. A no z tego prostego powodu, że jestem inscenizatorem już w tej chwili dwóch istotnych dzieł e, pani Marii, a do trze trze nad trzecim pracuję, a niezależnie od tego jest to. Osoba artystka i polka bardzo bliska mnie emocjonalnie i od długiego czasu staram się też zgłębić tajemnicę jej siły polskiej dlatego myślę, że mogłem być tu przedstawiony jako osoba, która mogłaby coś na ten temat powiedzieć. A odnosząc się już konkretnie do tego co tu jest mówione o niuansach życia Musimy pamiętać, że to, co pan dyrektor zechciał nazwać nadinterpretacją, to jest nic innego jak to, że patrzy się na ludzi. Wieku XIX, bo tak na to trzeba patrzeć z perspektywy wieku XXI, czy tam drugiej połowy końcówki wieku XX, kompletnie nie biorąc pod uwagę tych uwarunkowań, o których tu jest nawet mowa, od choćby tych takich prawnych wynikających z prawa zaborczego, o niemożności wyjazdu bez zgody męża, o tej sytuacji, w jakiej wtedy były kobiety. Nie bierze się pod uwagę tych najprostszych rzeczy, które dotyczyły funkcjonowania Ludzi, życia w tamtej epoce i tego wszystkiego, co kulturowo powodowało takie, a nie inne zachowania i w stosunku do rodziny, i w stosunku do własnych dzieci, i w stosunku do tego czegoś, co dzisiaj nazywa się karierą. Karierą, czyli tym, czym się człowiek zajmował w tamtym czasie, bo nie była to praca zawodowa, jak to dzisiaj kobiety. Pracując zawodowo, robią kariery. W przypadku Marii Konopnickiej była to wielka pasja, a potem już powoli również zawód literata, prawda? Człowieka, który przy pomocy pióra i talentu, jaki dostała od Pana Boga, tak również byli. zarabia na życie. Ale ona miała jakąś ideę, jakąś. Ta pasja była włożona w pewną misję kulturową, dla której pewnikiem o tym będzie za chwilę mowa, niezależnie od tego, co my tam z tej Wikipedii zacytujemy. Jej wizją były dwie rzeczy. Jak ja to oceniam, drodzy panowie, myślę, że to się potwierdzi. Pierwszą to była chęć odzyskania przez Polskę niepodległości. To była pewna misja w jej twórczości również. Drugą wielką misją to była chęć. Pochylenia się użyje takiego literackiego zbioru nad dolą jednego człowieka. I w tym wszystkim, co ona robiła, te dwie rzeczy decydowały o tym, co ona pisała i co przez swoją twórczość chciała nam opowiedzieć. Znaczy, ja mógłbym z kolei dokonać nadinterpretacji na, na, na swój sposób. Czy nie mogło być tak, oczywiście, według Wikipedii, Uciekła z bronowic, ponieważ nie dogadała się z mężem, ponieważ niezgodność charakterów, ponieważ poświęciła się życiu literackiemu, a mąż się na to nie zgadzał, ponieważ nie chciała być kurą domową. A czy nie mogła być tak, że mając sześcioro dzieci, chciała im w Warszawie lepsze wykształcenie zapewnić? Tak, przede wszystkim to o to chodzi. Nawet prawnik już świętej pamięci Marii Kolbskiej też na to wspominał, bo autorem jakby podwaliny genealogii. Yy, Rodu Konopnickiej stworzył, na tym się później bazowaliśmy i ostatnio właśnie zostało zinterpretowane wszystkie te córki, wszystkie daty właśnie zostały ustalone już na 100%. I myślę, że to było decydujące. W Warszawie miała większe szanse, tam mogła dorabiać kolepetycjami przypilnować dzieci. Zresztą w korespondencji wystarczy przeczytać korespondencję, którą myśmy wydali z Instytutem Badań Literackich, to jest dwa tomy do synów i córek, jest korespondencja, jest do stryja Ignacego Wasiłowskiego, to jest około tysiąc listów i myślę, że ci, co próbują właśnie takie rzeczy pisać, to nie dotarli nawet no, do jednej dziesiątej tych listów, już nie mówiąc, że nie odwiedzili naszego muzeum i Także to jest tutaj no, nie do przyjęcia taka interpretacja. No właśnie, to jest po prostu to interpretowanie na bazie tego, co się dzisiaj myśli i dzisiejszych trendów kulturowych z tym trendem genderowym na czele, prawda? I ocenianie ludzi wedle tego kodu antykulturowego, jak ja bym powiedział, a nie tego jak to naprawdę było. Wydanie tych czy w ogóle ktoś z tych, którzy tak piszą, czy tak interpretują, ma świadomość, że wyszły takie listy. Mo, najlepsze możliwe źródło do opisania kogoś, prawda? To nie jest Opisywanie człowieka na podstawie tego, co ktoś o nim powiedział lub sobie pomyślał, tylko na podstawie, co ten ktoś albo od kogoś dostał list, albo sam do niego pisał. Powszednie życie, poprzednie tak, życie. To jest źródło nie do obalenia. Żeby zakończyć temat o dzieciach, no ale ta córka Helena to się jej chyba nie udało. To znaczy, się, córka Helena, no to jak w każdej rodzinie, była po prostu chorą dziewczyną, miała tak zwana kleptomania. I tam jest to wykorzystane przeciwko właśnie Konopnickiej, która nie może odpowiadać za wszystkie dzieci. Myślę, że Konopnicka i ją... agentura przecież wtedy też działała. Też działała. A mówię, nawiązuję tylko do tego, że gdzieś tam mi weszło w ucho, że kurier warszawski opisał samobójstwo Heleny, później po jakimś czasie zdementował. Tak. A fakt… Jak to mówi, to się już przylepiło. Przepraszam najmocniej. W każdym razie y, córka Helena, y, wiemy już dokładnie kiedy zmarła, ustaliliśmy y, fakty, zostały to ustalone przez profesor Samborską-Kukuć, bo u nas była na konferencji naukowej, w tym roku też będzie myślę, na stulecie, na rok Marii Konoplickiej. Y, Helena musiała ją po prostu ratować. Maria Konopnicka do tego stopnia się posunęła, żeby dziecko. Co groziło? Proste pytanie. Podczas Zaborów, jak ktoś ukradł na przykład i by go zaborca złapał. Proste pytanie. no Na pewno Sybir, ileś tam lat, i chcący dziecko chronić, to na pewno ją musiała tam zabezpieczyć, i by wolność Tak zwana, nieładnie się to mówi, ale taka prawda. Ale to, to chodziło o ochronę dziecka i myślę, że tu nie zgodzę się z tą interpretacją, że matka, która nie dbała o dzieci, a raczej. Z korespondencji wynika, że wysyłała pieniążki, zawsze korespondowała czy z córką Zofią, czy z Laurą. Ja chciała na przykład występować jako aktorka dramatyczna, że to trudny chleb jest, bo ona była wątpliwego zdrowia, miała jedno płuco odjęte, nawet o tym nie wiemy, bo, bo kto pisał, to powinien najpierw zapoznać się. Panie dyrektorze, czy ja mogę zaryzykować takie stwierdzenie, że wręcz była wzorem matki? No myślę, że tak, że na te czasy bardzo trudne to była wzorem, bo trzeba przyznać, że miała bardzo trudny start. No, Henryk Sienkiewicz jej pomógł, bo zauważył ją, jej ten utwór i, i bardzo przychylnie określił, o, zrecenzował, a nie wiedział, kto to pisze. Bardzo pięknymi słowami, że wszystko tam muzyka Chopina gra, wszystko dźwięczy, Ej, ta muzyka, śpiewność języka literackiego. I ona właśnie tu już była o tym mowa. Yy, I społeczeństwo oczekiwało właśnie na takiego wieszcza jak Konoplicka, bo yy, jak z, ona się wzorowała na romantyzmie głównie wychowała no, się. A ja na moment jeszcze wrócę do tego wychowywania, do tego stwierdzenia, że ta się jedna nie udała. W ilu naszych rodzinach współcześnie mamy tą sytuację nieszczęsną, że dziecko wybiera inną światopoglądową na przykład drogę, a czasami etyczną, niż jego rodzice? Ja sądzę, że dla Marii Konopnickiej po tym, jak pisała, co pisała, jak się odnosiła do dzieci w ogóle przez jej twórczość, dla mnie to są. I wystarczające dowody emocji literackiej, emocji twórczej, mówiące o tym, że nie mogła być złą matką. Dla niej to na pewno było wielkie nieszczęście, że w jej córce no, taka patologia się wykluła i na pewno z tym musiała żyć i sobie radzić. A jednocześnie popatrzmy, mówimy o tym, że była bardzo dobrą matką. Tak, jak można to sobie znowu przenieść na dzisiejsze czasy, ale w sposób mądry? Wyobraźmy sobie dzisiejsze mamy, które nie mają szóstki, ale mają jedno i mają z tym problem, i ganiają z jednej pracy do drugiej w tych słynnych korporacjach. Jak one sobie radzą z wychowywaniem dzieci? Pomyślmy, jaką pracę musiała wykonać ta kobieta, mówię o Marii Konopnickiej, te sto kilkadziesiąt lat temu, żeby podołać wychowywaniu, utrzymywaniu tych dzieci gdzieś w dużym mieście, prawda, Warszawia, i jednocześnie tworzyć. I jednocześnie w tej twórczości dawać taką miłość też do drugiego człowieka, co tam dostrzegamy. I co jest niebanalne, a co niewątpliwie jakbyśmy się dalej mieli odwoływać, a pewnie to tak się stanie, do tej Wikipedii, dowiemy się za chwilę o sprawach związanych z duchowością, z wiarą. A przecież to, co ona robiła, chociażby w stosunku do dzieci w ogóle jest przepojone wiarą i odwoływaniem się do Pana Boga. Jest taki tomyk wierszy niezwykły, który ja bardzo wysoko cenię. Psał też dla dziecka, tak? Psał też dziecka. psał też dziecka. Samo słowo psał też. I to są wiersze, które ustawiają wychowanie dziecka od samego początku. Co ma wybrać? Dl dlaczego się modli? Po co się modli? Jak musi myśleć o rodzicach? Jak o rodzeństwie? Jak musi mieć poczucie tego, że coś złego zrobi? Jak musi się odwoływać do Pana Boga po to, aby prawidłowo? I funkcjonalnie żyć w świecie, który go otacza. To są rzeczy dla mnie niepodważalne kulturowo, kiedy mówimy o tej kobiecie. Tego się nie da udawać. Można udać w jednym wierszu, ale nie w całej twórczości. Czyli kolejne kłamstwo zostaje obalone. Dlaczego kłamstwo? Ponieważ czytamy w internecie, że Maria Konopnicka odcina się od Heleny. To jest nieprawdą, jak tutaj wysłuchaliśmy. Umyślnie nie poruszamy tutaj samej twórczości Marii Konopnickiej, tej naprawdę wielkiej poetki, wielkiej mającą do czynienia z wielką literaturą, jak przecież jest chwalona i przez jej współczesnych kolegów, po Fachu można by powiedzieć, ale od narodu polskiego. W 1903 roku za 25-lecie działalności. Czyli, proszę państwa, te 25 lat no, żyjemy w katolickiej Polsce wtedy, czyli ten naród no, nie mógłby inaczej przekazać dworku, żeby mieszkała i tworzyła dalej, ale jako jej przyjaciółka pojawia się tutaj Maria Dłębianka. I dochodzi w tych różnych pismach, filmikach, Wikipedii, do deskredytacji totalnej, apogeum dyskredytacji Marii Konopnickiej. Oskarżana jest o, aż nie chcę mówić tutaj. Ależ tak, trzeba to powiedzieć, tu chodzi o to, że mamy związek lesbijski, prawda, tak to zdekonstruowano w życiorysie Marii Konopnickiej, w jej relacji do pani Marii Dulembianki, ale myślę, że pan dyrektor nam odwołując się do faktów, coś nam powie źródła. na ten temat. Na pewno są jakieś źródła, skoro naukowcy różni przecież i publicyści o tym mówią. Oczywiście źródła są takie, że oczywiście poznała Marię Dulembiankę, która też była wybitną artystką, trzeba powiedzieć, bo nie tylko malarką, też była doświadczona Doświadczała ją ta sytuacja, że nie mogła studiować, bo kobietom oprócz tego, że bez zgody męża nie mogły opuścić y, y, domu, to tak samo nie mogły studiować w, na ziemiach polskich. I ona też Akademię Juliana ukończyła z wyróżnieniem, ale też znała kilka języków, y, y, prowadziła też y, twórczość literacką, publicystką była. I y, 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 y z Konoplicką y, 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 y się zaprzyjaźniła. Owszem, y, była ministrem do Galicji córką, więc mieli też dobrego sponsora, który im sponsorował jakby te wyjazdy, wojaże zagraniczne. Tak więc realia jakby zna, znały obie. Europy. Stąd właśnie ta europejskość twórczości. Ale to są trochę, to jest na pewno nadinterpretacja, bowiem one się razem dopełniały. Maria Dulembieka była dużo młodsza, zwłaszcza jak tutaj przybyła do Żarnowca 8 września 1903 roku na 25-lecie pracy literackiej, uhonorowana tylko ona i Henryk Sienkiewicz, trzeba podkreślić, dwoje pisarzy polski za myślę, wybitną twórczość, nie tylko i postawę patriotyczną, społeczną, bo tutaj nawet jak wspomnimy na fakty, to 20 nazwisk, 20 dzieci, 20 dzieci jest na liście, którym pomogła osiągnąć wyższy status zawodowy, tak więc działalność taką jeszcze oświatową prowadziła. Ja bym tutaj wpadł w tok mówienia, Pana dyrektora i powiedziałbym jeszcze o tym w tym kontekście, że ten dar narodu, to jest bardzo istotne, drodzy Państwo, dar narodu, dwór, to był nie tyle dano dwór, co zebrano pieniądze, aby to można było kupić. Tak było i z Sienkiewiczem właśnie i z Marią Konopnicką. I Pamiętajmy o tym, że to nie urzędnicy za ten dar wręczyli naszej wielkiej artystce, tylko faktycznie ludzie zbierali pieniądze. To był czas zaborów. To jest tak autentyczny odruch społeczny, o którym powinno się głośno i mocno mówić. To jest autentyczna. Autentyczny dar ludzi, którzy ukochali kogoś za to, że ten ktoś im służył swoim talentem. To jest bardzo ważne. A jeżeli mogę jeszcze będąc przy głosie, odwołać się do tego, o czym tu mowa, o tej relacji pani Dulębianki i pani Konopnickiej. Musimy pamiętać o czymś, co w polskiej kulturze, ja znowu do tego się odwołam, było normalne. I to normalność to do XX wieku trwała jeszcze. Tak, było coś takiego jak rezydent. W zasadzie każdy polski dom, mówimy tu o, dwor, o dworach przede wszystkim o tych sytuacjach, miał swoich rezydentów. Byli powstaniu, tak i byli to z, z, albo to członkowie rodziny, który, którzy zubożeli, albo ich pozbawiono ich majątku, ale byli to też znajomi i przyjaciele. I dokładnie na tej samej zasadzie Dulębianka hmm. mieszkała w Żarnowcu jako swoisty rezydent. A to, że jednocześnie była artystką co ją zbliżało do artystycznych pasji Konopnickiej, ale też łączył ich ogromny patriotyzm. Tu pan dyrektor może powiedzieć, że Maria Dulembianka to też był poniekąd żołnierz, tak bo to ona wzięła udział w, w, w czasie I wojny światowej w bardzo ważnym wydarzeniu historycznym związanym z polskością, prawda? Tak, oczywiście, bo o tym zapominamy i tutaj takie rzeczy, o takich rzeczach mówimy, ale nie trzeba zapominać, że po śmierci, zwłaszcza Konopnickiej, zaangażowała się w prace społeczne, niepodległościowe Maria Dulembianka, nie tylko te miała te artystyczne, literackie, ale przede wszystkim w obronę polskości Lwowa. Nie bez kozery spoczywa dzisiaj na cmentarzu Orląt, obrońców Lwowa, jako patriotka otrzymała medal niepodległości od Ignacego Mościckiego, od Polskiego Czerwonego Krzyża również. Tak więc o tym musimy pamiętać, że miała oprócz tej typowo artystycznej, literackiej, też była doskonała skrzypaczka, to na pewno ich łączyło, dopełniały się razem, była pierwszym recenzentem jej utworów ale też no, tutaj, o czym tutaj było mowa, warto tylko przyjechać do Żarnowska, do Muzeum Ekonomicznej i zobaczyć, nawet te adresy hołdownicze, dyplomy członka, pamiątki bieluszowe, które otrzymała, to jest 10 krajów świata, ponad 100 miejscowości, to jest Stany Zjednoczone, tam mamy Nowy Jork, mamy Chicago, mamy mamy Buffalo mamy tutaj dziewięć krajów europejskich i to nie tylko naukowcy. Wszystkie polskie ziemie. I nie stowarzyszenia, ale prości ludzie nawet i młodzież. Od różnych warstw społecznych, poetyka słowa stosowana w tych adresach jest imponująca i to za darmo się takich rzeczy nie otrzymuje, widocznie zasłużyła na to i i powinniśmy się skupić na dorobku Marii Konopnickiej. A po śmierci Konopnickiej była takim swoistym strażnikiem pamięci swojej starszej przyjaciółki i tak ją też musimy postrzegać. Naturalna przyjaźń, bo między nami, mężczyznami, by, i tak samo mogła być i pomiędzy kobietami, które tak wiele zresztą łączyło. No dzisiaj wydaje się, że już takie coś jak przyjaźń to nie istnieje. Ale idąc dalej, odkłamując... Pan dyrektor mówi nadinterpretacja. Pan dyrektor mówi nadinterpretacja, a słyszę kłamstwo w uszach. Kolejny przykład, jak może artysta, człowiek podróżować, gdzie z ręki nie wypada jej Pismo Święte i o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Kempis, jak może ten człowiek być oskarżany cały czas o antyklerykalność. I przeciwniczkę instytucji Kościoła Katolickiego. Panie dyrektorze, czy my mamy źródła, które mówią jednoznacznie o tym? Oczywiście. Źródła przede wszystkim są takie, że trzeba sięgnąć do jej spuścizny literackiej, do poezji. Jak przeglądniemy dowolny tomik poezji, co druga, co trzeci utwór jest o treści patriotycznej, religijnej. I to nawet już na początku swojej twórczości, w latach 80. XIX stulecia, bardzo dużo. Ja sam osobiście co roku mam pole do popisu, bo mogę sobie wybierać fragmenty e, różnych utworów na życzenia świąteczne. E, nie, nie muszę się wysilać. Mam wieczkę narodową, która stoi za plecami. Wybieram sobie Adoracja Magów w tym roku, w którym poświęciła piękny, o pięknym fresku, napisała bardzo długi utwór. On jest w tej chwili w Wenecji, znajduje się właśnie tam, wszystko opisuje. Takie moglibyśmy przykłady bardzo dużo, dużo mnożyć. Panie dyrektorze, wejdę w słowo, ponieważ niewątpliwie asumptem do tych dekonstrukcji i przekłamań jest sprawa śmierci Marii Konopnickiej, tak. jej pogrzebu, bo to jest bardzo ważny moment, który oczywiście zakłamuje rzeczywistość, tak. nie odwołując się do źródeł i faktów. Kiedy się mówi o tym, jak wiemy, ona zmarła w Lwowie, tam jest pochowana na cmentarzu łyczakowskim, przepiękny grobowiec zresztą, z fantastyczną inskrypcją, o której warto byłoby powiedzieć, ale chodzi o to, że mówi się, iż Kościół odmówił udziału w jej pogrzebie, co jest Nie. oczywistym kłamstwem. Jak się przyjrzy tamtym czasom i tamtej sytuacji, mamy bardzo trudną sytuację Kościoła w owym czasie, w tych dniach dosłownie, tych dniach. ponieważ Niewiele, prawie równolegle z jej śmiercią, miała miejsce no, wielka afera na Jasnej Górze z y, tym mnichem Mazochem, dobrze pamiętam, prawda? Tak, to I to... y, y, y z morderstwem, które tam się odbyło, i cały Kościół był w to zaangażowany, i antyklerykalizm przed wojną również istniał, i było wielkie wzburzenie społeczne. I niemal wszyscy hierarchowie, nawet ci, którzy wcześniej zdeklarowali łącznie z biskupem, że wystąpią na jej pogrzebie, z mową po. po... Nie wzięli w tym udziału, bo wszystko było nastawione wtedy na tą Częstochowę. A tutaj przecież pogrzeb się odbył u Bernardynów? Pogrzeb się odbył u Bernardynów, to wszystko było... To jest wszystko tak nie wykorzysta... bardziej kościelnie. Zakłamanie jest właśnie, bo o to chodzi, tam że... Tam czytamy, że Dulembianka organizowała pogrzeb. Nie, nie, no nie do końca, no to tam przyjaciółką była, jakiś udział miała w tym, ale nie mogę zaprzeczyć, ale... Przede wszystkim to był o charakterze państwowym. Przygotowywał Urząd Miasta Lwowa. I to są dokumenty. Odsyłam do źródła pogrzeby pisarzy polskich, profesora Budrewicza. Tam jest wszystkie nawet. Ja przebadałem prasę, jeśli chodzi o, o, o jubileusz i tak samo o pogrzeby, uroczystości pogrzebowe. To wszystkie peany, bardzo pochlebne na, jej, na jej część były wygłoszone, a tu właśnie o, chodzi o ten mort to był wcześniej wykonany, bo to był agent podstawiony na Jasną Górę, który rosyjski, który miał skompromitować klasztor i niewiele miał przeor do powiedzenia, którym oczywiście konopiska korespondowała, bo tam trzeba podkreślić, że pierwszy ślub córki był na Jasnej Górze są odnotowane Zofia Mickiewiczowa, później drugi ślub jak zmarł mąż w katedrze Notre Dame w Paryżu. Tak więc tutaj było wszystko przygotowane, trzech biskupów było zaangażowanych i rzeczywiście 8 października, kiedy ona zmarła, wtedy został pojmany w Krakowie Mazoch. Niejaki mazo, który później jest taka inspekcja, że wybaczcie mnie grzesznikowi, że doszedł do tego. Nawrócił się i depczą. Nie jest jego jakby, jest pochowany po prostu na takim przejściu, gdzie ludzie deptają. Potem, że wybaczcie. Z jednej strony mieliśmy tutaj swoistą polityczną, polityczną prowokację rosyjskiego zaborcy w stosunku do Polaków z wykorzystaniem i atakiem na kościół i to się zbiegło, a z drugiej strony mieliśmy pogrzeb konopnickiej, jak I, najbardziej katolicki, jeszcze, z udziałem przeora, tak, tak, który i, prowadził nabożeństwo. Który był manifestacją to 50, 50 tysięcy ludzi? Tak, tak, 50 tysięcy ludzi we Lwowie. To znaczy, się do, dodam jeszcze tak, że przede wszystkim to tak. Miała typowo katolicki pogrzeb i orędze państwowej, bo ksiądz Norbert Golichowski, znany, który wydawał czasopismo katolickie, między innymi wcześniej napisała wiersz o świętym Janie z Dukli. Wtedy jeszcze błogosławiony, bo dopiero Jan Paweł II go poświęcił. I bardzo długi wiersz, który był wycięty przez cenzurę, siedem zwrotek wyciętych, byśmy sklecili z kilku źródeł. Albo taki ksiądz się zainteresował. Rzeczywiście, tytuł, y, władze poprzedniej, poprzednie zmieniły w ogóle, trudno było dojść do bibliograficznie. Tak więc, typowo o treści te, typowo religijne, były usunięte. I miała ponad 50 tysięcy. Ponad 50, trudno to zliczyć, uczestniczyło podczas właśnie tej uroczystości żałobnych. Poza tym, później były wiele przemów, przemaw, przemawiali, m.in. Jan Kasprowicz, który sam w takich słowach stwierdził, że w tymczasowym grobie cię składamy, bo życzeniem ludu jest, by spoczęła na skałce wśród mocarzy, ci pokrewnych, ale zawierucha I wojny i II wojny światowej nie pozwoliło zrealizować ten cel. Później Laura Pietlińska chciała nawet na Powązkowski, tak się dowiedziałem w ostatnich badaniach. Jej, jej córka dodajmy, jej zresztą wspomina ta aktorka, aktorka. wspaniała. Tak, wspaniała aktorka, też patriotka, bo występowała w patriotycznych różnych przedstawieniach, warszawiance, czyli leciliście z drzewa, y, z Wandą Siemaszkową y, też kilka wieczorów poświęcili Marii Konopickiej już po śmierci, która zresztą, bywała w Żarnowcu. Bywała w Żarnowcu y, Siemaszkowa, która zmarła tutaj w Żarnowcu, mało kto wie. Y, część chwilowo była pochowana, pół roku tu na cmentarzu w Jedliczu. I później ekshumowano jest woki i przeniesiono w 1948 roku w lutem na cmentarz pomąskowski. Tak więc tutaj mamy, później się pojawiło bardzo dużo artykułów, bardzo dużo takich peanów pośmiertnych, wierszy poświęconych Marii Kolumbickiej. To też nieprzypadkowo. A ja jeszcze dodam jedną rzecz, że... To, że się próbuje antykatolicyzm wmawiać konopnickiej, czy w ogóle jakąś indyferencję religijną, to jest oczywiste kłamstwo, ale jest też jeden pewien powód. Musimy o tym pamiętać, że konopnicka była bardzo krytyczna w stosunku do sytuacji, w której normalnemu człowiekowi czyni się krzywdę. I ona nie rozróżniała, czy tą krzywdę czyni zaborca, czy czyni ją ktoś od nas, a również czy ten ktoś jest na przykład w Komży, prawda? Bo I ona bardzo mocno krytykowała też błędy w Kościele, co wręcz powinno być jeszcze bardziej docenione, że miała tą odwagę jako twórca, kobieta, pokazywać bardzo mocno to, co się złe działo. I te rzeczy są też przeciwko niej wyciągane, ale czy pokazywanie zła to jest równoznaczne z antyreligijnością? Nie. To jest wręcz moim zdaniem jeszcze podkreślenie jej wiary i mocy, jaka w niej duchowa była. Tak, oczywiście. Ona miała taką odwagę i wtedy nie wolno było kobietom wyrażać swoich poglądów. I nawet kandydować na posła na sen. dopiero jakby podwaliny na początku XX wieku, dopiero to osiągnęliśmy na ziemiach Polski. I Konopinska wyprzedzała epokę wyraźnie. Była jakby takim wizjonerem z perspektywy lat i tych badań, których tu się udało na temat jej twórczości, przebadać, to jednak cały czas mnie zaskakuje. Nie tylko jej to podejście do tej sztuki, do literatury, do tego dorobku kulturowego, ale zostawiła naprawdę ogromny dorobek kulturowy, którego powinniśmy czerpać. Czerpać i oceniać ją z perspektywy tego, co dokonała, bo trzeba pamiętać, że z rotą weszliśmy niepodległość. Rotom, z rotą przede wszystkim chodziliśmy, śpiewało się podczas powstań śląskich, podczas I drugiej II wojny światowej, podczas Solidarności, śpiewa się dzisiaj w kościołach. Nie rzucimy Chrystę Świąteń Twych. To jest parafraza. Roty, która ponad 100 adaptacji ma, tak więc jej spuścizna powinna być o wiele bardziej doceniana, i nie powinno się próbować jakby zdyskredytować, kłamać, kłamać deprecjonować jej twórczości, bo to jest naprawdę wybitna postać. Którą powinno się też no, docenić. Przez... A jeśli chodzi o to docenianie, niech y, opinia jej ówczesnych ludzi wielkich, poświęconych y, literaturze, między innymi opinia Adama Grzymały, Siedleckiego, mówi geniusz komunikatywności. Między innymi Stefan Żeromski opisuje ją jako wieszcza jego pokolenia. Sienkiewicz, Henryk Sienkiewicz, wspaniale się wypowiada. I to, że współcześni, jeszcze trzeba by podkreślić, niektórzy tylko, chcą zdyskredytować naszą poetkę. Panie Tomaszu, niech pan... Tomasz spuentuje to nasze spotkanie, bo tutaj tych wątków masę można by było mówić. Ale dlaczego ówcześni niektórzy opiniują jako wspaniała postać, prawdziwa patriotka, prawdziwa katoliczka, wielki człowiek? Komu zależy na dyskredytacji? Odpowiedź jest bardzo prosta. To, że żyjemy w czasach wojny. I nie myślę tu o wojnach doraźnych, o tych nieszczęściach, które dzieją się chociażby za naszą wschodnią granicą. Ja myślę o tej wojnie, która trwa i ona tę bieżącą przetrwa na pewno i, na, i nie przestanie nas dotykać. Myślę o wojnie kulturowej. O wojnie kulturowej, której cel jest jeden: zmienić człowieka. To jest kontynuacja dokładnie tego, co zostało zapowiedziane chociażby w Fatimie. Tego, że te błędy, które wykluły się w Rosji, ale w tej Rosji bolszewickiej, one rozeszły się na cały świat. I tak i jak ja na to patrzę, ja widzę, że one rozeszły się tak daleko, że teraz wracają do nas falą z zachodu. I my ciągle o tym mówimy od wielu lat. O tej antykulturze, która do nas przyszła. I mówimy o tym, jak wiele zła dzieje się w nas wszystkich, w naszych pokoleniach przez tą antykulturę. I... W tym momencie, jeżeli pojawiają się punkty odniesienia w naszej kulturze, w naszej historii, tymi punktami odniesienia są albo dzieła, albo twórcy, albo politycy, albo wojskowi, którzy mogą dać odpór, bo możemy pokazać, że nie, popatrzcie, ten człowiek, ta kobieta, ten wódz, ten żołnierz, to oni wszyscy są pierwsi do odstrzału, ponieważ oni przeszkadzają w przerabianiu człowieka, oni przeszkadzają w tym, aby wprowadzić na przykład jak u nas tą pedagogikę wstydu, że mamy się wstydzić za własną ojczyznę, a nasi bohaterowie maszą być, muszą być upaprani w jakichś złych rzeczach. Dokładnie o to tu chodzi. Konopnicka jest jednym z większych naszych bohaterów i punktów odniesienia, takich kulturowych artefaktów. Jeżeli my sobie pozwolimy na to, żeby te, na te kulturowe artefakty sikały jakieś pieski, aby czyniły z nich... Oszczekiwały. To jest gorzej. Ja mówię sikały całkiem świadomie, bo tak to właśnie wygląda. To my... Odbierzemy sobie naszą tożsamość, odbierzemy naszym dzieciom również to, co ta konopnicka mogła i dawała nam wszystkim poprzez swoją twórczość i swoją żarliwość. Odbierzemy naszym dzieciom, a to już jest im odbierane chociażby przez głupotę oświatową, na przykład jej dzieła, nawet to podstawowe, najwspanialsze, piękne, w którym jest tak wiele treści, czyli o krasnoludkach i o sierotce Marysi. Jeżeli odbierzemy. Te treści naszym dzieciom, naszym wnukom, to my w efekcie stracimy Polskę. Ale pojawiło się przecież szereg interpretacji. Ależ tak, i one się będą pojawiać. Tylko, że te, te interpretacje mają jedno na celu: osikać, zabrać. Komuś i jego ideał to tak, jakbyśmy mówili o naszych rodzicach, naszych dziadkach, i wyciągali im jakieś brudy. Albo dziadek pił, albo mamusia tam z jakimś yy, yy, służącym, albo z kimś tam, i inne tego typu sprawy. To jest dokładnie to, o co chodzi. Zniszczyć to, co jest najważniejsze w narodzie, to, co jest najważniejsze w jego kulturze, a potem już można ludźmi i rządzić, i manipulować, tak jak trzeba. Jeżeli Jestem pytany, dlaczego Konopnicka jest atakowana. To właśnie dlatego, bo jest tak dobra, że nie można nic innego zrobić, tylko właśnie ją opluć i zdekonstruować, jak to oni dzisiaj mówią. Czyli po, pozostaje nam na koniec nic innego, jak podziękować panom za, za wyczerpującą wiedzę. Myślę, że odkłamaliśmy trochę chociaż Marię Konopnicką, i pozostaje nam również. Zaprosić Państwa bezpośrednio do Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na część kolejną. I może na spektakle teatru. To Nie jest. teraz. <noise> tak, zapraszamy no. serdecznie. Będą... Szczególnie te, które odwołują się do twórczości Marii Konopnickiej. I na obchody Marii Konopnickiej, roku Marii Konopnickiej, które będą bogate. I, i myślę, że troszkę też postaramy y, się tą reinterpretację złą y, jakby zażegnać. I przedstawić ją w tym świetle takim, na jaki zasługuje, bo myślę, że powinniśmy ją oceniać po literaturze to, co zrobiła, to, co zostawiła, ten spuściznę. Na tyle języków świata tu ma.